Dobry wieczór. W audycji tak było naprawdę. Witają Bolesław Bezek i Wiktor Krzewicki, a naszym gościem jest dziś pan dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, który przyjechał do Opola na zaproszenie Stowarzyszenia Konfederacja Korony Polskiej. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Przyjechał pan, aby opowiedzieć o zagrożeniach i możliwościach płynących z proponowanego sojuszu polsko-ukraińskiego proponowanego czy on już jest. 1 lutego tego roku premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kijów i tam wraz z Borisem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii i przy spotkaniu oczywiście także z politykami ukraińskimi zapowiedzieli powstanie nowej, nowego formatu trójstronnej współpracy właśnie wojskowej między Wielką Brytanią, Polską i i Ukrainą, i oczywiście w sensie formalno-prawnym trudno mówić na razie o jakimś sojuszu, natomiast widać tą, tę zacieśniającą się współpracę. Sama zapowiedź tego, tego sojuszu i idące w ślad za tym, oczywiście także działania Wielkiej Brytanii, mam na myśli dostarczanie uzbrojenia dla Ukrainy, no pokazują, że rzeczywiście mamy do czynienia z nowym otwarciem takim geostrategicznym w tej części Europy. Sojusz polsko-brytyjski, nawet jeszcze z Stowarzyszeniem Ukrainy, no, ale jednak polsko-brytyjski, tak z naszego punktu widzenia, nasuwa dwie refleksje. Po pierwsze, przecież jesteśmy już sojusznikami Brytyjczyków w NATO, a po drugie, no, mamy złe doświadczenia z takimi sojuszami brytyjsko-polskimi. Chyba zawsze żeśmy na tym źle wychodzili. Przeważnie tak, przeważnie tak i rzeczywiście to doświadczenie historyczne, jeśli chodzi o współpracę wojskową i sojusze, sojusze obronne z Wielką Brytanią, no są, są doświadczeniami negatywnymi. No, warto sobie wspomnieć tutaj chociażby o tym sojuszu z kwietnia 1939 roku i to, jak się Wielka Brytania zachowała po agresji III Rzeszy na, na Polskę. Wiemy, że 3, 3 września Wielka Brytania wypowiedziała wojnę III Rzeszy, ale skończyło się tak naprawdę rozrzucaniem ulotek nad Niemcami, a nie konkretną pomocą wojskową. W związku z tym warto dzisiaj sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę ma cel w formowaniu takich dodatkowych sojuszy? No bo, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, Polska od 1999 roku jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i pytanie, po co taki dodatkowy, dodatkowy sojusz? Komu na tym zależy? I jeżeli już taki sojusz miałby powstać i zostać sformalizowany, to jak się to ma do strategii samej Wielkiej Brytanii? No bo warto zauważyć, że w roku 2021 w tym państwie zostały opracowane dwa bardzo ważne dokumenty, Związane z polityką bezpieczeństwa, polityką obronną, polityką zagraniczną które wprowadzają taką koncepcję strategiczną określaną jako globalna Brytania. Chodzi o to, że Londyn stworzył, no można powiedzieć, nową strategię już po brexitową, już po brexicie, po wystąpieniu z Unii Europejskiej, establishment polityczny brytyjscy Stratezy, no stwierdzili, że Wielka Brytania musi przyjąć nową strategię swojej polityki, zagranicznej polityki bezpieczeństwa. I warto się temu przyjrzeć, jakie są tego zapisy. A dwa, moim zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia no, potencjalnego Sojuszu Polskiego, Brytyjskiego. To jest zapis mówiący o tym, że Wielka Brytania będzie się w sposób bardzo istotny koncentrować na obszarze Indo-Pacyfiku, nie Europy Wschodniej, ale Indo-Pacyfiku, ponieważ największym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii w znaczeniu globalnym, w wymiarze globalnym jest Chińska Republika Ludowa. Drugim obszarem, który jest takim szczególnie istotnym dla Wielkiej Brytanii, to jest obszar euroatlantycki, i tutaj głównym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii jest Federacja Rosyjska. Natomiast te zapisy tych dokumentów, tak zwany zintegrowany przegląd, to jest taki bardzo ważny dokument z, z ubiegłego roku, mówią o tym, że armia brytyjska ma być stosunkowo niewielka, wyposażona supernowocześnie, w nowoczesne technologie, w zdolności cybernetyczne, w sprzęty bezzałogowe, itd, i ale warto zauważyć, że mówi się tam o zmniejszeniu roli wojsk pancernych. No, jeśli spojrzymy na sytuację geostrategiczną w Europie. Wschodniej czy Europie Środkowo-Wschodniej, to widzimy, że są to tereny nizinne, że geografia jest tak ukształtowana, że ter teren jest tak ukształtowany, że zgrupowania pancerno-zmechanizowane odgrywały i odgrywają i jeszcze będą odgrywać bardzo dużą rolę. Zatem ta realna zdolność Wielkiej Brytanii do mm, przeciwstawiania się no, siłom pancerny potencjalnego przeciwnika Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO, jak to się określa, jest bardzo ograniczona. I jeszcze jest jeden bardzo istotny aspekt, który wynika. Z tych dokumentów strategicznych brytyjskich, a mianowicie to, że one nie zakładają jakiegokolwiek długotrwałego, długotrwałej operacji lądowej sił brytyjskich, sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenie, negatywne doświadczenie, które Brytyjczycy mają, mieli w Afganistanie kiedy zawieraliśmy sojusz z Brytyjczykami w, w kwietniu 1939 roku, to jednak to było mocarstwo globalne, które miało swoje posiadłości w zasadzie na wszystkich kontynentach. Dzisiaj cóż to Chińczycy mogą Brytyjczykom zagrozić? To chodzi oczywiście nie tylko o zagrożenia stricte militarne, ale zagrożenia związane z obecnością gospodarczą i z wykorzystywaniem obecnego stanu globalizacji do realizacji interesów, interesów chińskich. No, przypomnę tylko, że 16 września 2021 roku został zawarty nowy. Fakt Obronny, który określamy takim akronimem AUKUS. AUKUS, czyli Australia, Zjednoczone Królestwo, United Kingdom, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W zamian za Dostarczenie okrętów podwodnych o napędzie atomowym, Australia przystępuje do tego paktu, który no, wzmacnia pozycję, pozycję Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych właśnie na Indo-Pacyfiku. A przypomnę tylko, że Wielka Brytania dość systematycznie rozwija swoje zdolności w tym kierunku. No, myślę, że to otwarcie baz morskich, baz wojskowych Wielkiej Brytanii. W Bahrajnie i w Omanie w latach 2018-2019 już było takim, taką przymiarką nie tylko do odgrywania istotniejszej roli na Bliskim Wschodzie, ale także wyjścia na Indo-Pacyfik. Ta strategia globalnej Brytanii właśnie zakłada obecność militarną, no i jak to ujęto w tych strategicznych dokumentach brytyjskich, także bycie przez takim globalnym liderem, jeśli chodzi o prawa człowieka i wartości szeroko pojętego liberalnego zachodu. I w tym kontekście niewątpliwie jest, Wielka Brytania jest zainteresowana w powstrzymywaniu, powiedziałbym, takiej ekspansji gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej. Widać to zresztą także bardzo dobrze w polityce Stanów Zjednoczonych. No, Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, przewodniczący Komunistycznej Partii Chin, w listopadzie 2013 roku ogłosił. Powstanie takiego projektu, propozycji chińskiej dla świata, którą określił jako jeden pas, jedna droga. Określany bardzo często takim potocznym terminem Nowy Jedwabny Szlak. System połączeń logistycznych, komunikacyjnych, handlowych Chin, właśnie z większością, można powiedzieć, z, 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 z większością kontynentów, tak. Przede wszystkim z Europą, ale także z Bliskim Wschodem, także z Afryką, e, także z Oceanią, to, także morski Jedwabny Szlak to bardzo ważna odnoga tego, tego projektu. No i widać to, to wielkie. Wielkie zaniepokojenie ze strony mocarstw morskich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które chcą powstrzymywać zwłaszcza nowe sojusze, które mogłyby się narodzić, na przykład między Chińską Republiką Ludową a Federacją Rosyjską. Oczywiście, od 1996 roku ta współpraca układa się całkiem dobrze, bo wtedy powstała Szanghajska Piątka, a w 2001 roku Szanghajska Organizacja Współpracy. Mimo iż obejmują wiele państw, to tak naprawdę tymi motorami napędowymi są i Rosja, i Chiny. I oba te państwa mają po części zbieżne interesy, którym jest. No, można powiedzieć takim bardziej potocznym językiem, obalenie hegemonii Stanów Zjednoczonych i stworzenie świata policentrycznego. No, co, przy, przywołując obrazy historyczne, no, można powiedzieć, że marzy się tym państwom powrót do koncertu Mozart, taki, którego znamy chociażby z lekcji historii, chociażby z 1815 roku, mam na myśli Kongres Wiedeński i taki rzeczywiście podział stref wpływów i budowa nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego tworzy się na naszych oczach. Ten wielki kryzys gospodarczy roku 2008, 2008, 2009, pęknięcie tej bańki na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, tej bańki spekulacyjnej i zmiana strategii amerykańskiej, ten słynny pivot na Pacyfik, zwrot ku Azji, które ogłosiła Hillary Clinton w 2011 roku, już wskazuje jasno, że od mniej więcej dekady mamy do czynienia z procesem kształtowania się nowych stref wpływów, nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie potęgi regionalne, no takie, jak Chińska Republika, Ludowa Federacja Rosyjska, Republika Turecka, Indie, szereg innych państw zaczynają wykuwać po prostu swoje strefy wpływów. I gdzie w tym wszystkim Polska? To jest bardzo dobre pytanie, jaką dzisiaj strategię ma Polska, i czy, rzeczy, i czy rzeczywiście ten sojusz. Yy, nie tylko z Wielką Brytanią, ale z Ukrainą jest, jest sojuszem racjonalnym, jest sojuszem idącym zbieżnym z polską racją stanu. No bo musimy też oczywiście spojrzeć na to, jak się kształtowały do tej pory relacje z Ukrainą, a wiemy doskonale, że od chociażby zeszłego roku te relacje nie są najlepsze. Mimo tego, że Ukraina znajduje się w dość trudnym położeniu, i nie powinna wybrzydzać, prawda? No, myślę, że nie. Natomiast, biorąc pod uwagę to, że ma trudne położenie geostrategiczne, to ma także trudne problemy ma swoje bardzo duże problemy demograficzne i bardzo duże problemy gospodarcze. No jednak, 8 lat toczenia wojny musiało się odbić bardzo negatywnie na. Na, na, na stanie gospodarki ukraińskiej. Wiemy doskonale, że ta migracja z Ukrainy jest całkiem spora, że perspektywa systemu emerytalnego to także jest do, coś, co na pewno se spędza sens powiek politykom ukraińskim. Natomiast no, te kroki, które są podejmowane przeciwko Polsce ze strony ukraińskiej, no, na pewno wymagają pewnej głębszej refleksji. Bo przypomnę tylko, że, że 30 listopada i 20 stycznia, czyli 30 listopada 2021 roku i 20 stycznia tego roku, doszło do blokady tranzytu. Doszło do blokady tranzytu przez Ukrainę. Ukraińcy na początku tego roku w ogóle wyłączyli wagony kolei ukraińskich z właśnie tranzytu do, do, do Polski. Spółka PKP LHS, czyli Polskie Koleje Państwowe i, i, i Linia chutnicza Szerokotorowa no straciły całkiem sporo pieniędzy w grudniu 2021 roku, ponieważ Ukraińcy nie przepuścili ponad 80 pociągów z Chin do Polski i 6 pociągów z Polski do Chin. I to się odbiło no, w sposób bardzo istotny na, na kondycji także tej finansowej naszej spółki i ten, ta Blokada tranzytu o tyle była zastanawiająca, że wagony z węglem rosyjskim do Polski przejeżdżały z Ukrainy do, do, do Polski, natomiast już inne towary nie. I to uderzenie w wymianę handlową między Polską a Chinami no, można potraktować jako krok bardzo, bardzo negatywny. Zresztą, biorąc pod uwagę fakt, że ta blokada w tym roku odbyła się tuż po spotkaniu obu prezydentów pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Władimira Załęckiego w Wiśle. Po deklaracjach wsparcia, które polska strona przekazała stronie ukraińskiej, no niestety nie są to jedyne negatywne, takie powiedziałbym agresywne kroki strony ukraińskiej w stronę Polski. Myślę, że niewpuszczenie dziennikarzy polskich na konferencję prezydenta Wołodymira Załęskiego, czy blokowanie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, to są takie kolejne kroki, które na pewno zastanawiają. Na pewno można się zastanowić, dlaczego dochodzi do sytuacji, w której minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, będąc w grudniu na Ukrainie, prowadząc oficjalne rozmowy w Stanisławowie z delegacją ukraińską, Zgodził się na to, aby przed hotelem, w którym toczyły się te, 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 te rozmowy, aby tam wisiała flaga czerwono-czarna, używana przez środowiska skrajnie nacjonalistyczne na Ukrainie, które tę tą, tą, tą flagę wykorzystywały. Tę flagę wykorzystywały środowiska banderowskie, środowiska ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Ta flaga towarzyszyła ludobójstwu na Nawołyniu. Na w związku z tym, no, myślę, że taka polityka uległa i przyzwalanie na. Manifestowanie publiczne takiej symboliki, która jest symboliką antypolską, powoduje, powoduje właśnie, to znaczy, że Ukraińcy traktują to jako słabość, jako dużą słabość i wykorzystują, wykorzystują to w tych relacjach. Na pewno może to zastanawiać, jak, jak Polska może się dzisiaj włączyć w pomoc Ukrainie i czy rzeczywiście dzisiaj eskalowanie tego, tego napięcia jest, jest w naszym interesie. No bo spójrzmy, jaką politykę prowadzą Niemcy. Republika Federalna Niemiec oficjalnie opowiada się za niedostarczaniem broni Ukrainie, ponieważ zdaniem polityków niemieckich, no chociażby nowej szefowej dyplomacji czy, czy Annaleny Baerbock, jest to prowadzi to do eskalacji konfliktu i Niemcy rzeczywiście blokują zakupy, zakupy broni przez Ukrainę. W, w jednej z agencji natowskich, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mówił o tym Olech, Olech Reznikow, minister obrony Ukrainy. Pisał o tym niemiecki Bild, zresztą także Wall Street Journal amerykański. Wiemy o tym, że Niemcy opowiadają się za pełną deeskalacją konfliktu i nie sprzedażą broni Ukrainie. Stoją tutaj zresztą na straży, podobnie jak Francuzi, porozumień mińskich. I myślę, że tutaj to jest istota rzeczy. Jeżeli spojrzymy, jakie cele dzisiaj Federacja rosyjska ma względem Ukrainy, no to warto sobie właśnie zadać pytanie, czy chodzi tutaj Rosji o okupację całej Ukrainy, jak niektórzy mówią eksperci, czy o taką wojnę pełnoskalową, bo ciągle teraz jesteśmy bombardowani takimi informacjami, że Rosjanie szykują się do pełnoskalowej inwazji na, na Ukrainę, czy rzeczywiście to jest pewnego rodzaju manifestacja, czy to ta eskalacja napięcia ma zupełnie inny cel, nie okupację Ukrainy, ale doprowadzenie do innych innych celów. No to pana zdaniem jak to jest z tymi celami rosyjskimi? Myślę, że Rosjanie chcą przede wszystkim w takim powiedziałbym wymiarze operacyjnym doprowadzić do literalnej, do takiej dosłownej realizacji porozumień mińskich, a zwłaszcza porozumień określanych jako Mińsk II, które zostały podpisane w lutym 2015 roku. I to jest od samego początku, moim zdaniem, cel dyplomacji rosyjskiej. Co bardzo istotne, i myślę, że tutaj warto też to podkreślić, że przy okazji. Konfliktu w Donbasie i już po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, kwestie negocjacji rozejmowych wzięło na siebie nie, nie ONZ, nie Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie OBWE, nie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ale wyłoniła się nowa grupa nowa grupa określana jako grupa normandzka. I z punktu widzenia państwa polskiego. Moim zdaniem jest to niebezpieczna sytuacja, z punktu widzenia Ukrainy również, dlatego że członkami grupy normandzkiej są Francja, Niemcy, Rosja. No i oczywiście jako czwórka normandzka również jako strona jest, jest strona ukraińska reprezentowana, ale faktem jest, że mamy do czynienia z takim nowym triumwiratem, takim porozumieniem na osi, Paryż, Berlin, Moskwa, które niekoniecznie dobrze nam się kojarzy historycznie. Koncercik mocarstw. Tak, tak. I, I ten koncert mocarstw zaczyna właśnie negocjować. I to, co bardzo charakterystyczne, nie tylko w kontekście Ukrainy, ale proszę zobaczyć, że kiedy doszło do konfliktu na granicy polsko-białoruskiej, bo możemy mówić, myślę, że bez cienia przesady o konflikcie granicznym na, na granicy polsko-białoruskiej, to wówczas przywódcy Niemiec i przywódcy Francji zaczęli rozmawiać o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej ponad głowami polskich polityków z politykami rosyjskimi. No przypomnę tylko telefon Angeli Merkel do Władimira Putina, przypomnę telefon Angeli Merkel do Aleksandra Łukaszenki, przypomnę spotkanie polityków francuskich z Siergiejem Szojgu, czyli ministrem obrony Federacji Rosyjskiej, z Jurgiejem Ławrowym, szefem rosyjskiej dyplomacji, gdzie rozmawiali o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, nie konsultując tego ze stroną Polski. I teraz wracając do czwórki normandzkiej, wracając do tej grupy normandzkiej, to proszę zobaczyć, że Rosja bardzo naciska, a zwłaszcza od listopada 2021 roku, naciska na rozmowy nawet nie tyle w formacie normandzkim już, co w formacie mińskiej grupy kontaktowej. Czyli Rosja bardzo mocno naciska, aby przy stole rozmów byli obecni i traktowani jak równy z równym przedstawiciele Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, tych ludowych, samozwańczych republik na, na wschodzie Ukrainy. W związku z tym, co tak naprawdę wynika z porozumień mińskich i co by się stało, gdyby te porozumienia mińskie, tak jak powiedziałem, literalnie zostały wprowadzone? No przede wszystkim, w mojej opinii, doszłoby do federalizacji Ukrainy. I to jest moim zdaniem, jeżeli pan redaktor mnie pyta, jaki jest cel dzisiaj Rosji, to tym celem takim bezpośrednim, celem takim operacyjnym jest doprowadzenie do federalizacji państwa ukraińskiego. Czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom, którzy słabiej yy, może się orientują, co to znaczy federalizacja. To jest taki, wprowadzenie takiego ustroju, w którym poszczególne prowincje danego państwa mają szeroki zakres autonomii. Szeroki tak zakres autonomii, tak jak w Republice Federalnej Niemiec, na przykład. Landy, gdzie mają naprawdę bardzo szeroki zakres kompetencji, mogą mieć swoje rządy, mogą mieć zupełnie swoje odrębne przepisy związane i z edukacją, i z pewnymi kwestiami związanymi z gospodarką, i bezpieczeństwem. To wszystko zależy oczywiście od nowej konstytucji. I jakby to mogło wyglądać na Ukrainie, to znaczy. Czy chodzi o to, żeby te Doniecka i Ługańska republiki stały się autonomicznymi w, w, wewnątrz Ukrainy? Czy bo wszyscy raczej sądziliśmy, że, znaczy, tak mi się wydaje, że chodzi o przyłączenie tych dwóch republik do Federacji Rosyjskiej? myślę, że z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej taka sytuacja nie byłaby korzystna. Nie chodzi o kwestie gospodarcze. Chodzi o to, że tlący się konflikt na Ukrainie skutecznie blokuje członkostwo tego państwa w NATO i w Unii Europejskiej. No, wiemy doskonale, że z punktu widzenia prawa po prostu, które obowiązuje w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej do tych organizacji nie może przystąpić państwo będące w konflikcie, tocząc, tocząc, tocząc wojnę. W związku z tym o wiele lepiej dla Federacji Rosyjskiej z punktu widzenia Moskwy byłoby, aby Ukraina stała się państwem o charakterze federalnym, aby poszczególne, Części Ukrainy, poszczególne obwody miały szeroki zakres autonomii. To oczywiście spowodowałoby w dłuższej perspektywie, perspek perspektywie procesy dezintegracyjne tego państwa i niewątpliwie sytuacja, w której na przykład zachodnia Ukraina, no, gdzie, ten, gdzie ta świadomość, powiedziałbym, narodowa ukraińska jest najmocniej wykształcona, gdzie te środowiska nacjonalistyczne są najsilniejsze, gdyby rzeczywiście miała daleko posuniętą autonomię, niewątpliwie z punktu widzenia Kremla mogłaby by, mogłaby posłużyć jako taki instrument nacisku na Polskę, również i to jest konkretne zagrożenie, które stoi tutaj, jeśli chodzi o przed naszym krajem. Niewątpliwie, Ukraina fede, o charakterze federacyjnym, to Ukraina słaba, która, w której oligarchowie no, odgrywaliby jeszcze większą rolę niż odgrywają dzisiaj, no bo poszczególnymi prowincjami Ukrainy, poszczególnymi obwodami, tak naprawdę no, rządziliby właśnie jeszcze bardziej oligarchowie. To jest taka Ukraina, która by, byłaby bardziej podatna na różnego rodzaju naciski na y, chociażby presję migracyjną z, z Azji Środkowej, bo pamiętajmy, że to jest nowy, in, nowy, stary instrument wykorzystywany obecnie przez państwo związkowe Rosji i Białorusi. No, mieliśmy tego próbkę w roku 2021 na granicy polsko-białoruskiej, ale wiemy, że tak zwany pas bieszczadzki, czyli ten pas przez Ukrainę wiodący, to jest perspektywa, y, którą należy brać realnie jako potencjalne zagrożenie dla państwa polskiego. Zatem tym celem operacyjnym Federacji Rosyjskiej jest doprowadzenie do federalizacji państwa Ukrainy. Ta manifestacja wojskowa, która jest obecnie robiona przy granicach z Ukrainy, to także wzmożenie napięcia wewnętrznego w tym państwie, i chęć zmiany władzy, chęć, chęć odsunięcia Wołodymyra Zełenskiego, ale nie tylko, no bo wiemy do, dobrze, że to jest prezydent, którego politycznym i biznesowym patronem jest ich kołomoński, jeden z największych oligarchów ukraińskich, i niewątpliwie ta postać. No jej, jej, że tak powiem, działania polityczne nie, nie idą, idą w poprzek interesów, interesów Moskwy. I z chęcią Kreml chciałby odsunąć tę ekipę właśnie od, od, od władzy na Ukrainie i narzucić, narzucić, powiedzmy, takich polityków, którzy może nie są prorosyjscy, ale na pewno są zdystansowani wobec Zachodu, czy nie chcieliby prowadzić takiej polityki bardzo prozachodniej. Myślę, że Moskwa już pokazała w ostatnim czasie, jak jest w stanie dyscyplinować swoich, swoich państwa w swoim najbliższym otoczeniu, w tak, na tak zwanej bliskiej zagranicy, jak to Rosjanie określają. Myślę, że takim dobrym przykładem jest Armenia. Nikol Paszynian, premier Armenii, który doszedł do władzy na fali takich no, prozachodnich protestów przecież i starał się dystansować wobec Moskwy, przegrał wojnę. Przegrał wojnę z Azerbejdżanem, drugą wojnę karabaską. Proszę zobaczyć, że Rosja nie udzieliła pomocy swojemu sojusznikowi. Erywań przecież jest, jest członkiem tutaj ODKB, czyli Rosyjski, tak zwanego rosyjskiego NATO, i nie został zastosowany artykuł 5, który mówi o właśnie wsparciu państwa sojuszniczego, natomiast Rosja wystąpiła jako mediator. I w tym momencie, no, gdyby Rosja nie wystąpiła jako mediator, to prawdopodobnie sam Erywań byłby zagrożony zajęciem przez stronę azerską, która była bardzo mocno wspierana przez Republikę Turecką, ale także przez Izrael, na przykład. W związku z tym Nikol Paszyjan stał się swego rodzaju zakładnikiem Moskwy, ponieważ przetrwał i jego rząd przetrwał i Armenia ocaliła sporą część swojego terytorium dzięki mediacji rosyjskiej. I w, ostatnim, w ostatnich wydarzeniach, które obserwowaliśmy w Kazachstanie, mówię o tych protestach w styczniu, które zagrażały pozycji prezydenta Kasymarza Marta Tokajewa i były zwrócone przeciwko ludziom związanym z jeszcze z poprzednim prezydentem, czyli Nursultanem Nazarbajewem, widać było, że Armenia już była bardzo solidarna z Rosją, i Nikol Paszynian wysłał kontyngent wojska Armenii, sił zbrojnych Armenii, właśnie w ramach artykułu 5 ODKB. I zresztą proszę zobaczyć, że również Kasym Żomart Tokajew obecnie też jest zakładnikiem Moskwy, bo to Moskwa tak naprawdę uchroniła go od. No, scenariusza takiego może nie, który, 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 który podzielił Muammar Kaddafi od losu Muamara Kaddafiego, ale myślę, że ocaliła go od scenariusza Wiktora Janukowycza, czyli, czyli po prostu tej, tej, tej opcji emigracji z Kazachstanu. Panie doktorze, wspomniał Pan o zagrożeniu bieszczackim. Czy mógłby pan o pasie bieszczadzkim i zagrożeniu z niego płynącym dla Polski? Mógł pan rozwinąć ten wątek? Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Afganistanie. Pamiętajmy, że 15 sierpnia 2021 roku talibowie zajęli Kabul. A 31 sierpnia ostatni żołnierz amerykański opuścił afgańską ziemię. Od tego czasu rządy talibów, no niestety, mają bardzo destrukcyjne. Skutki jeśli chodzi o gospodarkę afgańską, po prostu grozi głód i to całkiem sporej części populacji Afganistanu, co będzie generować fale migracyjne. Zresztą nie tylko z Afganistanu. Te fale migracyjne co jakiś czas obserwujemy i z Bliskiego Wschodu, i w ogóle szerzej z Azji Środkowej. I niewątpliwie. Tę próbkę, którą mieliśmy w, w ubiegłym roku przy granicy polsko-białoruskiej, należy również rozważyć, rozważyć taki scenariusz takiej presji migracyjnej przez Ukrainę. Tym bardziej, że rządy Aleksandra Łukaszenki mają to do siebie, że. Bardzo często no, służby białoruskie wykorzystują różnego rodzaju słabości, także swoich sąsiadów, i no, widzieliśmy tutaj po sprawie dezertera z Wojska Polskiego, pierwszego w III Rzeczypospolitej. Widzieliśmy tę presję migracyjną, a pamiętajmy, że granica między Republiką Białoruś a Ukrainą jest o wiele słabiej strzeżona niż wschodnia granica Unii Europejskiej. No To i kwestia niedostatków w infrastrukturze, i kwestia oczywiście problemów gospodarczych Ukrainy, ale także. To kwestia ukształtowania terenu, bagien poleskich i, i trudności w strzeżeniu tej granicy. Zatem możliwość skierowania potoków migracyjnych, presji migracyjnej istnieje nie tylko na kierunku zachodnim, ale także na kierunku południowym, patrząc ze strony mińska białoruskiego. I rzeczywiście skierowanie takich, takich potoków migracyjnych, takich fal migracyjnych przez Ukrainę może skończyć się tym, że będziemy mieli w Bieszczadach bardzo duży problem, bo to jest rzeczywiście szlak, który jest szlakiem i przemytniczym, i szlakiem związanym z przemytem ludzi z próbami nielegalnej migracji i rzeczywiście gdyby doszło do zintensyfikowania tego, tych, tych fali migracyjnych, no to Polska będzie miała bardzo duży problem na tym, na tym kierunku. Czyli trzeba będzie budować nowy mur, tak? No, myślę, że to nie, może nie wystarczyć. Ponadto, bo bo biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, biorąc uwagi, pod uwagę czynniki geograficzne z terenem górskim, no, narodowe. Może, być to, może być to bardzo, bardzo trudne, i biorąc pod uwagę właśnie kwestie geograficzne, w pewnych aspektach nawet niewykonalne. Wdającej się przewidzieć przyszłości, w związku z czym to jest poważny problem. No, oczywiście jakikolwiek większy konflikt na Ukrainie, a nawet postępujący konflikt hybrydowy, no, będzie zwiększał presję migracyjną. Również także możemy się liczyć ze zwiększeniem liczby obywateli Ukrainy, którzy będą się ubiegać o pozwolenie na pobyt w Polsce. Panie doktorze, mówił pan m.in. o tych celach. O tych zagrożeniach w strategii opisanych brytyjskiej. I jednym z tych zagrożeń jest Federacja Rosyjska. W jaki sposób Federacja Rosyjska zagraża Wielkiej Brytanii? Wydaje się, że na przestrzeni dziejów, to chyba już od średniowiecza głębokiego od XIV wieku, obserwujemy wspólnotę interesów dawnej, dawnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i. Anglii ówczesnej. I w zasadzie na, na, tym, na tej przestrzeni dziejów, jako historyk, tak sobie tutaj pozwolę na lekką refleksję: cały czas Anglicy byli przeciwko Polakom, kombinowali różne sojusze z krzyżakami, z Moskwą, z Austriakami. Za pieniądze brytyjskie różne na Polskę szły najazdy z różnych stron. No i gdzie tutaj nasza wspólnota i dlaczego nagle, bo przecież ten cały właśnie sojusz opierał się zawsze na takiej wspólnocie interesów Londynu i Moskwy, dlaczego nagle oni są dla, dla Londynu, dlaczego nagle Moskwa dla Londynu jest wrogiem? No, myślę, że tu mamy dwa aspekty. Przede wszystkim Wielka Brytania zawsze grała na równowagę sił w Europie. Starała się równoważyć wpływy wszystkich ważniejszych mocarstw, i to jest istota, istota tej gry. Natomiast z punktu widzenia interesów brytyjsko-amerykańskich, bo myślę, że tak powinniśmy postrzegać tę wspólnotę interesów, można ją nawet rozszerzyć do tak zwanego sojusza pięciorga oczu, tak jest często określany, czyli, czyli oczywiście sojuszników jeszcze Stanów Zjednoczonych, oprócz Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Kanady. To niewątpliwie ta perspektywa ja bym powiedział, stworzenia bloku kontynentalnego, czyli połączenia eurazjatyckiej masy w jakiś sojusz polityczno-militarny, w którym Federacja Rosyjska zjednoczyłaby się nie w, tym, w tym sojuszu z Chińską Republiką Ludową, a dla Brytyjczyków i Amerykanów to już najczarniejszym snem, gdyby doszło jeszcze do Takiego sojuszu na osi Paryż, Berlin, Moskwa, Pekin, no to jest absolutna utrata dominacji na świecie. I w sensie politycznym, i w sensie, i w sensie gospodarczym. W związku z czym Wielka Brytania nie ma celu w tym, ani Stany Zjednoczone nie mają w celu w tym, aby rozbić Rosję, aby wymazać Rosję z mapy świata, mówiąc już tak, ba bardzo no, przesadnie, tak? Natomiast niewątpliwie Wielka Brytania ma interes w tym, aby osłabić Rosję. Również Stany Zjednoczone mają interes w tym, aby osłabić Rosję, aby yy, Rosja była bardziej spolegliwa w przyjęciu postawy takiej, powiedziałbym, życzliwej neutralności w przypadku konfliktu amerykańsko-chińskiego na Indo-Pacyfiku. I kiedy brytyjscy politycy mówią o tym, że chcieliby, aby Ukraina stała się dla Rosji drugim Afganistanem, no to myślę, że właśnie mają to na celu, żeby maksymalnie osłabić Federację Rosyjską, wykorzystać Ukrainę, a być może także Polskę jako takiego zderzaka strategicznego, jako takie zderzaki strategiczne. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, posiadanie za naszą wschodnią granicą drugiego Afganistanu to jest jeden z najczarniejszych scenariuszy, które możemy sobie wyobrazić. Bo to oznacza, że będziemy mieli do czynienia nie tylko z potężnymi falami migracyjnymi, ale będziemy mieli także potężne problemy gospodarcze, ponieważ Ukraina może być wyłączona. Czasowo z kraju tranzytowego. Z kraju tranzytowego, a pamiętajmy zresztą też, tak, warto to zauważyć, że umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez, przez Ukrainę wygasa w roku 2024 i Ukraina do tej pory nie otrzymała żadnych konkretnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych czy, czy Niemiec, mimo że takie rozmowy były prowadzone jeszcze w ubiegłym, w ubiegłym roku. Ale no, cóż tu mówić o gwarancjach w tym zakresie, skoro warto przypomnieć, że w 1994 roku Ukraina zrzekła się broni jądrowej. Zrzekła się broni jądrowej, zostało podpisane tak zwane Memorandum Budapesztańskie, w którym Ukraina w zamian za to, że jako sukcesor Związku Sowieckiego, jeden z sukcesorów i posiadacz drugiego arsenału jądrowego co do wielkości zaraz po Federacji Rosyjskiej, zrzekała się tej broni jądrowej dobrowolnie. W zamian za gwarancję suwerenności i nienaruszalności terytorialnej swojego państwa, a tymi gwarantami miały być trzy państwa: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska. Nie upłynęło niecałe 20 lat i doszło do naruszenia integralności terytorialnej. Państwa ukraińskiego. Ukraina utraciła około 7% swojego terytorium, pomniejszyła no, swoją populację o kilka milionów obywateli, i właściwie poza sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską, poza głosami oburzenia na świecie, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, no, właściwie realnego wsparcia militarnego Ukraina nie otrzymała, no bo żaden żołnierz brytyjski ani amerykański nie ginął za, za Krym ani za, za Donbas. I jeśli posłuchamy słów chociaż by obecnego sekretarza do spraw obrony Wielkiej Brytanii, kapitana rezerwy zresztą brytyjskich sił zbrojnych, Bena Wallace'a, no to przecież Ben Wallace powiedział, powiedział wprost, powiedział wprost, że żołnierze brytyjscy nie będą wysłani do, na Ukrainę, jeżeli dojdzie do kolejnej odsłony tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No to po co ten sojusz w takim razie? Sojusz w mojej ocenie, to jest moje subiektywne zdanie, służy Wielkiej Brytanii w osłabianiu Federacji Rosyjskiej, wykorzystuje Polskę i Ukrainę jako zderzaki strategiczne. Można oczywiście powiedzieć tutaj użyć bardziej takiego akademickiego terminu, którym posługiwał się kiedyś jeszcze Zbigniew Brzeziński, że jesteś, że i Ukraina i Polska to sworznie geopolityczne i te jako takie je Wielka Brytania traktuje. No ale mówiąc, mówiąc bardzo wprost, to rząd w Londynie wykorzystuje Korzystuje Polskę i Ukrainę w sposób niezwykle instrumentalny, ponieważ nie chce ryzykować życia swoich żołnierzy, woli wykorzystywać, wykorzystywać inne państwa. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, no, mocarstwa takie jak Wielka Brytania mają to do siebie, że bardzo lubią wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami. I polityka brytyjska jest tego bardzo dobrym przykładem. Zresztą w XIX wieku, zarówno powstanie listopadowe z 1830 roku, jak i powstanie styczniowe z 1863 roku. Przydały się, przydały się niezwykle mocno Brytyjczykom. No i y, podpalcie mi Europę, powiedział Churchill, co oznaczało... Wyjście z konspiracji takiej bezpieczniejszej do, do form aktywnych działań partyzanckich Armii Krajowej. Więc... No tak, no a dzisiaj, jeśli spojrzymy na to zaangażowanie Brytyjczyków w tak zwane wzmocnienie wschodniej flanki NATO, no to spójrzmy, ilu żołnierzy przysłała Wielka Brytania i jakie są to wojska. To jest 100, inżynier... to jest 100, 100 żołnierzy wojsk inżynieryjnych i 350, i 350 wojsk, no można powiedzieć aeromobilnych czy wojsk specjalnych, tak? No 450 żołnierzy, to nie jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to jest pewna manifestacja dyplomatyczna, ale wiemy doskonale, że Wielka Brytania miałaby bardzo duży problem, jeśli chodzi o przerzut chociażby brygad pancernych, prawda? Zresztą te, ta siła wojsk pancerno-zmechanizowanych brytyjska nie jest zbyt duża, no już na pewno nie w porównaniu z siłami białoruskimi, czy nie mówiąc o, o rosyjskich. Jeśli zresztą jeszcze spojrzymy na to, jakie, jaki typ wojsk przerzucają Stany Zjednoczone, mam na myśli te, te, ostatnie, te ostatnie przerzucenie wojsk powietrzno-desantowych. 1300 żołnierzy, no to widzimy, że wojska powietrzno-desantowe to jest bardzo wygodny instrument oddziaływania dyplomatycznego, ponieważ są to wojska, no jak sama nazwa wskazuje, aeromobilne. One w ciągu 48 godzin mogą zostać zrotowane. To są wojska rotacyjne. W razie jakiegokolwiek większego zagrożenia, one mogą być w ciągu 48 godzin wycofane z Polski, tak aby się tutaj nie narażać na eskalowanie tego konfliktu. W tym celu bazę założono na lotnisku zresztą. No to daje oczywiście dużą, dużą mobilność. W tym zakresie. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę globalną. Stany Zjednoczone prowadzą politykę globalną, i patrząc na obecne relacje między Rosją a Ukrainą, no nie możemy tracić z horyzontu tego, co się dzieje między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, a dzieje się tu bardzo dużo, bo jednak prezydentura Joe Bidena jest prezydenturą, którą ja określam jako prezydentura polityki uległej wobec Rosji. I to jest bardzo istotna kwestia. No jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w polityce bezpieczeństwa, w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych od stycznia 2021 roku, to jest to cały ciąg różnego rodzaju ustępstw wobec Rosji. No proszę zobaczyć, 26 stycznia 2021 roku Joe Biden przedłuża o maksymalne 5 lat układ Nowy Start. O redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych. Nie musiał tego robić, a na pewno nie musiał o maksymalne 5 lat, co jest horyzontem wykraczającym poza jego kadencję prezydencką. To był taki gest w stronę, w stronę Rosji, gest zresztą zapowiadany przez otoczenie eksperckie Partii Demokratycznej, kiedy w 2020 roku były, była kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Szereg ekspertów, ponad 100 ekspertów do spraw polityki międzynarodowej, zarówno akademików, jak i byłych dyplomatów amerykańskich w Moskwie, wystosowało taki list otwarty, w którym namawiali, do pogłębienia dialogu strategicznego z Rosją. No może nie do resetu relacji z Rosją, ale na pewno do tego pogłębienia dialogu strategicznego. I w chwili, kiedy Duet Biden Harris obejmuje rządy w Stanach Zjednoczonych, kiedy wprowadza się do białego domu, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w narracji amerykańskiej zaczyna dominować takie, takie, takie określenie o rozmowach o czy dialogu o o stabilności strategicznej w Eurazji. Rosja jawi się jako partner dla Stanów Zjednoczonych, który, z którym można rozmawiać o stabilności strategicznej w Eurazji. I spójrzmy na taki ciąg, ciąg wydarzeń, kiedy Rosjanie gromadzą wojska przy granicy z Ukrainą w kwietniu 2021 roku. Oczywiście wywołuje to oburzenie, wywołuje to liczne protesty, ale jednocześnie mamy zaproszenie, zaproszenie ze strony amerykańskiej dla Władimira Putina na spotkanie, na szczyt. Oko w oko z Joe Bidenem w Genewie. 16 czerwca dochodzi do spotkania, do szczytu Biden-Putin, Biden gdzie Putin jest podejmowany jako równorzędny partner, mimo tego, że kilka miesięcy wcześniej Joe Biden w jednej z amerykańskich telewizji nazwał go mordercą. To absolutnie nie przeszkodziło w negocjacjach o dialogu, w, w negocjacjach o stabilności strategicznej w Eurazji. No, jeżeli tak, to Rosjanie pozwolili sobie na dalsze manifestacje. Myślę, mam na myśli i ćwiczenia Zapad 2021 na Jesieni ubiegłego roku, jak i te ponowną koncentrację wojsk przy granicy z Ukrainą w listopadzie 2021 roku. W odpowiedzi Stany Zjednoczone po raz kolejny zaprosiły Władimira Putina na szczyt, tym razem już w formie wideokonferencji, który odbył się 7 grudnia. No, warto jeszcze powiedzieć, że w tak zwanym międzyczasie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w maju ubiegłego roku zniósł sankcje na Nord Stream 2. No, Gazociąg, który nie jest projektem tylko i wyłącznie gospodarczym, jest projektem przede wszystkim geopolitycznym, który cementuje partnerstwo strategiczne Niemiec i Niemiec i Rosji. I tego 7 grudnia, jeszcze wracając do tej wideokonferencji, to też było bardzo ciekawe i symptomatyczne, moim zdaniem, że w tego samego dnia, pewnie zupełnym przypadkiem, została opublikowany budżet obronny na rok 2022 Stanów Zjednoczonych budżet obronny, w którym nie ma ani słowa już o jakichkolwiek sankcjach na Rosję. A przypomnę tylko, że w Izbie Reprezentantów były takie na szczeblu Izby Reprezentantów były takie pomysły, między innymi objęcia sankcjami no nie tylko Nord Stream 2, ale także 30 współpracowników Władimira Putina w tym premiera Federacji Rosyjskiej, Michaiła Miszustina. Już po poprawkach kongresu to zostało wykreślone i sama, sam budżet opublikowany właśnie w dniu wideokonferencji z Władimirem Putinem no, jest swego rodzaju moim zdaniem takim prezentem dla, dla Moskwy i pokazaniem, że Stany Zjednoczone chcą rozmawiać jak równy z równym. No a 10 dni później co mieliśmy? No jest, skoro taka jest postawa uległa Stanów Zjednoczonych, to Rosja przedstawiła swoją propozycję nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie propozycje właściwie do podpisania takich dwóch traktatów, jednego ze Stanami Zjednoczonymi, drugiego z NATO, no ja bym to tego nie nazwał propozycją, ja bym nazwał to ultimatum, bo to było w formie żądania przedstawione, no zresztą te trzy propozycje, które tam są najistotniejsze w tym, w, 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 tym, w, tym, w tym projekcie traktatu, no są moim zdaniem absolutnie nie do przyjęcia dla tak zwanego kolektywnego zachodu, a mówiąc w skrócie chodzi o Federację Rosyjskiej, o po pierwsze zakaz rozszerzenia NATO na wschód, czyli wprowadzenie chociażby jakiegoś moratorium na politykę otwarte Drzwi to. Po drugie, chodzi o to, o nierozmieszczanie broni ofensywnej przy granicach z Rosją. No i tu oczywiście Moskwa chciałaby decydować, co jest tą bronią ofensywną, bronią uderzeniową i jak blisko miałoby się to znajdować. No i po trzecie, wycofanie baz ze wszystkich państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, które przystąpiły do tego paktu po roku 1997. No i proszę zobaczyć, że Rosja jest od stycznia tego roku również gościem najważniejszych formatów dyplomatycznych, bo to i szczyt USA-Rosja 9-10 stycznia, i odnowienie, można powiedzieć, wznowienie działalności Rady NATO-Rosja 12 stycznia, i 13 stycznia stała Rada OBW, WUE rozważała właśnie rosyjskie propozycje. I tu nie chodzi o to, że te propozycje zostały prawda, odrzucone, bo takie żądania się po prostu odrzuca, ale chodzi o to, że Rosja jest cały czas przy stoliku rozmów i y, najwięksi gracze rozmawiają dzisiaj o nowym traktacie bezpieczeństwa w Europie. Rosja jest dzisiaj, dzisiaj nadaje ton, jeśli chodzi o rozmowę o kwestii stabilności strategicznej w Eurazji. No, wydaje się, że trudno się dziwić, skoro jednak rozgrywającym są Stany Zjednoczone w tej chwili, tak się wydaje, a zależy im na tym, żeby Rosję wytrącić z sojuszu z Chinami. Czy uda się, czy ten sojusz z Chinami jednak zaskutkuje wypchnięciem Amerykanów z Europy? No, ja myślę, że z punktu widzenia Moskwy. Rozmowa dzisiaj z Chinami i zacieśnianie relacji jest jednym z bardzo ważnych strategicznych celów. No spójrzmy na rozmowy Władimira Putina i Xi Jinpinga, które przeprowadzili w dniu 4 lutego tego roku. Zresztą w dniu inauguracji zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbywają się w Pekinie. Oświadczenie, które zostało wydane po tym spotkaniu, jest oświadczeniem, no, moim zdaniem, niezwykle ostrym. Niezwykle ostrym. Jeśli się wczytamy w to oświadczenie, to tam jest bardzo głęboko wyrażony sprzeciw, ale tak. Ekspresji z Verbis wprost sprzeciw wobec na przykład polityki interwencji militarnej w innych państwach pod szyldem, pod pretekstem obrony demokracji i praw człowieka. No to przecież jest nic innego, jak, jak wymierzone wprost w politykę Stanów Zjednoczonych. A przypomnę jeszcze tylko wypowiedź z ubiegłego miesiąca i Łangi to minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, który nazwał NATO, czy też Przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, ludźmi o mentalności zimnowojennej. Wspomniał tam o tym, że NATO reprezentuje dzisiaj mentalność zimnowojenną i to pojawiło się w kontekście właśnie tego napięcia przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jest to nic innego jak taki jasny sygnał, który dyplomacja chińska, który przywódcy chińscy, komunistyczna partia Chin wysyła do zachodu, do szeroko pojętego kolektywnego zachodu. Kolektywny zachód, czyli w takim dużym uproszczeniu NATO i Unia Europejska, że dzisiaj Chiny mają zbieżne interesy z Rosją. Mają zbieżne interesy z Rosją. Oczywiście możemy powiedzieć, czy zastanowić się, czy siła Syberii, siła Syberii 2, te dwa rurociągi, w, które łączą w Rosję i Chiny, czy współpraca Nowateku, który jest koncernem rosyjskim, który eksportuje do między innymi Chin gaz skroplony. Czy ona jest korzystna, czy niekorzystna dla Federacji Rosyjskiej? Czy rzeczywiście te stawki, które są za rosyjski gaz no, pompowany przez siłę Syberii, są, są korzystne dla, dla Rosji? Natomiast niewątpliwie Rosja. Od dłuższego czasu wykorzystuje swoją, swoją, swoje relacje z Chinami do lewarowania swojej pozycji, że tak to ujmę, w właśnie w kontaktach z Zachodem, że zawsze może pokazać, że. Nie jesteśmy zdani na współpracę z Zachodem, możemy równie dobrze rozwijać, rozwijać współpracę z Chinami. Jeżeli nie chcecie certyfikować Nord Stream 2, no to możemy rozwinąć kolejny rurociąg do Chin na przykład. Oczywiście moim zdaniem w tym konflikcie niezwykle istotne jest to, że możliwość ograniczenia tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę no, będzie swego rodzaju naciskiem swego rodzaju naciskiem na zachód i wywarciem presji na szybszą certyfikację Nord Stream 2. No a przypomnę, że tutaj bardzo istotnym graczem są Niemcy, którzy właściwie cały ten projekt, jeszcze zapoczątkowany przez Gerharda Schroedera, określany jako Energiewende, czyli transformacja energetyczna, opierają o rosyjski gaz, no bo przecież dekarbonizacja i denuklearyzacja Zamknięcie kopalń, zamknięcie elektrowni jądrowych i postawienie wszystkiego na odnawialne źródła energii, na energetykę właśnie z, ze źródeł odnawialnych, no, wymaga dostarczania do tych elektrowni również gazu. I stąd właśnie ten projekt Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które łącznie dają możliwość. No, maksymalnej przepust, to jest maksymalna przepustowość roczna, łącznie obu tych, tych gazociągów na, na poziomie 110 miliardów metrów sześciennych gazu. To bardzo dużo. I to jest rzeczywiście ten gaz potrzebny do transformacji energetycznej, do chociażby produkcji także wodorów w przyszłości, a wiemy dobrze, że po tych porozumieniach, które podpisała, czy też zawarła, uzgodniła Angela Merkel w Waszyngtonie w lipcu 2021 roku Niemcy mają właściwie ze strony amerykańskiej zielone światło. Światło, żeby przeprowadzić transformację energetyczną na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1 września ubiegłego roku specjalny wysłannik rządu niemieckiego jest na Ukrainie, ma doradzać właśnie te kwestie. No, wiemy doskonale, że dzisiaj postulat szybkiej dekarbonizacji dla takich państw jak Polska czy Ukraina, postulat wygaszenia elektrowni jądrowych na Ukrainie, czy niekontynuowania tego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to będzie wym wymusi tak naprawdę konieczność zakupu energii za granicą. Czyli no myślę, że tutaj i kwestia transferu wysokich technologii związanych z OZE przez firmy niemieckie, jak i kwestia oczywiście także ewentualnej redystrybucji energii z Niemiec do Polski jest jak najbardziej jest jak najbardziej rozważana. A tym bardziej pamiętajmy, że 31 grudnia tego roku. Wygasa gazowy kontrakt stulecia, który podpisał jeszcze Waldemar Pawlak z Gazpromem. Gazociąg Jamalski. No i pytanie, co dalej? Czy Baltic Pipe zostanie uruchomiony, tak jak to pierwotnie planowano 1 października tego roku? No wiemy, że były w zeszłym roku opóźnienia w budowie, między innymi pod wpływem protestów ekologów i i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast no pytanie jak będzie to jak będzie wyglądała suwerenność energetyczna państwa polskiego, która będzie w sposób bardzo istotny moim zdaniem oddziaływać Także na kierunki polskiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Z tego wszystkiego, co pan powiedział, wysnuwam wniosek, że zapewne nie będzie jakiejś pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a tym samym nie zostaniemy wciągnięci do otwartej wojny, choć tam chyba już są nasi żołnierze gdzieś na tej Ukrainie jako doradcy, ale zostaniemy uduszeni gospodarczo przez Rosję i Niemcy. Ja myślę, że Rosja ma możliwości oddziaływania na Polskę nie tylko w takim kontekście bezpośrednim militarnym, ale jest w stanie, pamiętajmy, oddziaływać także przez Białoruś. Białoruś, która. 4 listopada ubiegłego roku podpisała 28 projektów integracyjnych z Federacją Rosyjską i tym samym państwo związkowe Rosji i Białorusi nabrało realnych kształtów. Trudno mówić, aby dzisiaj już po 4 listopada ubiegłego roku Białoruś była w pełni samodzielnym państwem. Aleksandr Łukaszenka się bardzo długo opierał przed, przed chociażby ujednoliceniem systemu fiskalnego z Federacją Rosyjską, no ale właściwie został postawiony w sytuacji bezalternatywnej po tych protestach po wyborach prezydenckich. 9 sierpnia 2020 roku i niewątpliwie dzisiaj ta agresywna retoryka, ta agresywna narracja białoruska wymierzona przeciwko Polsce, no może wskazywać na to, że Ros że Białoruś może być wykorzystana przez Rosję jako ten, jak już to określiłem w naszym programie dzisiaj zderzak strategiczny do wywarcia nacisku na Polskę. Gdyby Polska chciała się zaangażować militarnie na Ukrainie w jakimś w jakiejś większej skali, to moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do nasilenia konfliktu granicznego między Polską a Polską a Białorusią, a rzeczywiście te możliwości nacisku energetycznego dzisiaj są bardzo istotne, i one będą na pewno w tym roku w sposób bardzo istotny także kształtowały polską scenę polityczną, ponieważ kwestia ewentualnej renegocjacji, przedłużenia, zawarcia nowego kontraktu z Gazpromem wywołuje oczywiście ogromne emocje w Polsce i jakby sama, sama, same kwestie energetyczne, podwyżki cen gazu, które już obserwujemy, i prądu, a biorąc pod uwagę perspektywę wprowadzenia pakietu Fitfor, 55 w Unii Europejskiej i rzeczywiście redukcji CO2 do roku 2030 o 55% w stosunku do, 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 do roku 1990. No będzie sam handel emisjami jest czymś niezwykle kontrowersyjnym. Jest czymś niezwykle kontrowersyjnym i będzie, tak jak mówię, oddziaływał nie tylko na kwestie polityki zagranicznej, ale także na kwestie wewnętrznej sceny politycznej w Polsce. Dużo tych informacji i większość strasznych. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był dziś pan dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.